proszę Państwa. Z KHT054 jest na YouTubie, jest również wrzucona chyba przeze mnie nawet na CDA, więc wystarczy tego poszukać. To jest jeden z szeregów programów. Ja po prostu ja po, ja po prostu, proszę Państwa, jestem znaczy to co mogłem, to, to wrzuciłem. To jest jedna z szeregu audycji i ona jest skoncentrowana na procedurach. Ja części tutaj część rzeczy tu powtórzę. Specjalnie mówiłem o tym, co ja robiłem i dlaczego przyjmowałem pana prezydenta Kwaśniewskiego i te różne rzeczy i jaka była moja rola, dlatego że te, protestu, te procedury są wszędzie w świecie dyplomatycznym. To jest element konwencji wszystkiego rodzaju. Proszę Państwa, dobrze, ale najpierw, bo tu Państwo dyskutujecie, proszę Państwa, to nie jest kwestia abonamentu, to także troszeczkę też. Po prostu nikt mi nie wynajmie mieszkania, jeśli nie mam stałej pracy tutaj, w Niemczech nikt mi tego mieszkania nie załatwi. I ta możliwość tutaj ja jestem bardzo wdzięczny tym ludziom, których, którym życie przewróciłem do góry nogami, ale to się już w tej chwili kończy. To jest bardzo mały lokal, w którym jestem. To się wszystko już kończy i niestety nie mam innej możliwości. Jak tylko powrót do Polski, a powrót do Polski wiąże się niestety z zaprzestaniem jakiejkolwiek działalności. Nie z mojej winy, więc to nie jest mój wybór, jak mi pisze pani Marlena i niektórzy ludzie, tylko to jest wybór, którym mi tutaj po prostu które mi po prostu tutaj. zaba. które mi po prostu tutaj. tak było, po prostu. To jest inaczej. To nie jest kwestia marketingu, mediów i tak dalej. To nie o to chodzi. No. Nie o to chodzi. Jeszcze nie idziemy spać, panie Konradzie, więc nie wiem, czy mój los Kazika, czy ja mam, to muszę zobaczyć. Jeżeli my o znajdę, no to, 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 to to puszczę, proszę Państwa. Proszę Państwa, i na tym skończmy. Wracamy do tego. Proszę Państwa, wszystko zaczyna się od noty. Muszą Państwo wiedzieć, że nota jest podstawowym narzędziem właściwie dyplomatycznym przy tego typu wizytach. Więc jeśli ktoś jedzie gdziekolwiek, nawet prywatnie, nawet przelatuje nad terytorium obcego kraju, a jeżeli jest tak zwanym VIP-em, a nie mówiąc już czy premierem, czy prezydentem. Ambasada w danym kraju pisze notę, proszę Państwa. Pisze, proszę Państwa, notę, to jest takie specjalne pismo z białą pieczęcią, wytłaczaną, to wiedzą różni tacy, wiedzą ci, którzy byli na placówkach. Piszę notę i ta notę do MSZ-u, w którym podaje, podaje, ta, ta nota się składa zawsze z takiego bla, 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 bla o dowieniu szacunków wobec kraju, bzu, bzu, I wiadomo, i pozdrowień, a potem jest treść i potem znowu jest tak, te bla, bla. Tamtejszy MSZ tą notą odpowiada, że przyjął. Gdy, proszę państwa, gdy, proszę państwa, był... Gdy, proszę Państwa, przelatywał na przykład, dobrze, już nie będę mówił o tym, bo był numer, była taka sprawa, że pani prezydentowa Kwaśniewska spędzała 6 godzin w Londynie, czekając na przesiadkę do innego samolotu, też była wystawiona nota. I też by Anglicy się pytali, co nam mam potrzeba. Kiedy pan prezydent Kwaśniewski przyleciał prywatnie z panem yy, yy, Przeleciał prywatnie na koncert, na koncert jakiś tam, też była nota, i tak było. Kiedy Blair przelatywał nad Polską, leciał gdzieś do Bułgarii, czy gdzieś tam i przelatywał nad Polską, też była nota ze strony brytyjskiej, żebyśmy powiadomili to wszystko, że będzie przelatywał pan premier, premier Wielkiej Brytanii. To tak jest, proszę państwa. Więc ja, jak rozmawiałem z panią Ewą i z tymi dziennikarzami, pytałem, gdzie jest nota. Okazuje się, że tej noty w ogóle nie ma, że chyba noty nie wystawiono. Co jest w nocie. W nocie są bardzo ciekawe rzeczy, bo w nocie jest przede wszystkim przy tego typu wizycie informacja o tych, którzy są o tych, którzy są odpowiedzialni ze strony polskiej z kim się kontaktować, a w nocie zwrotnej MSZ miejscowe w tym wypadku rosyjski powinien przysłać odpowiedź, że to przyjmują i kto ze strony rosyjskiej jest odpowiedzialny za organizację tej wizyty i kto się będzie po prostu i z kim się kontaktować, więc już mamy konkretnych ludzi po prostu. I wtedy zakłada się teczkę wizyty. Ja prosiłem dwóch dziennikarzy, żeby w takim razie sprawdzili wizyty Kwaśniewskiego i teczki wizyty, które są w Emeszecie. I teczki wizyty, tak samo jak w ambasadzie, jak i w Emeszecie, z notami i też od razu wiedzieli, że mówię prawdę, bo ja jestem wymieniony jako ten odpowiedzialny za bezpieczeństwo, bezpośredni odpowiedzialny za bezpieczeństwo, proszę państwa. Byłem odpowiedzialny i figuruję w tych teczkach archiwalnych. To jest pierwsza rzecz. Wszystkie te nie, chyba nawet nie wystawiono noty, więc ja zupełnie nie rozumiałem, jak to jest. To jest pierwsza rzecz, którą sprawdziłem. Teraz coś tu mówił o panu Wolniewiczu. Pan Wolniewicz miał absolutną rację, ponieważ mówił idealnie, profesor Wolniewicz, to samo co ja mówiłem od samego początku, że koncentrowanie się na samym fakcie upadku samolotu to jest bzdura, bo to i komisja Millera może mieć rację. I ta komisja taka może mieć rację, i ta druga może mieć rację, wszyscy to naukowcy. I on o tym mówił. I pani Ewa na początku, tak jak i wszyscy się na tym właśnie koncentrowali, dopiero jak ja się pojawiłem. Autentycznie. Zaczęli myśleć kategoriami. Powiem więcej: jeden z dziennikarzy pojechał do Berlina, gdzie wtedy był również naszym przedstawicielem oficjalnym. Był ktoś, kto mógł mieć raport pułkownika kazany, który był do, raport pułkownika kazany z wizyty studyjnej. I to jest też ciekawe, bo tak zwane wizyty studyjne, proszę Państwa, zawsze mniej więcej odpowiedzialny jest ktoś za bezpieczeństwo wizyt VIP-ów. I na ogół są to nasi oficerowie, którzy są oficjalnie, tak jak ja byłem w Londynie, albo na przykryciu, bądź też oficjalni, w tym wypadku w Rosji też był ktoś oficjalny. I wszelkie raporty idą do dwóch instytucji przynajmniej. Idą do MSZ-u i idą do wywiadu. A więc są w dwóch miejscach. Te same raporty, proszę Państwa, często. I tak było w moim przypadku, w przypadku pana Kwaśniewskiego, bo to jest w teczce w teczkach. Dokumenty są na ogół tajne albo ściśle tajne, więc one muszą być przechowywane 50 lat zdaje, czy 20 i nie można ich odtajnić bez mojej właśnie zgody. Więc mojej właśnie, mojej właśnie zgody, proszę państwa. Nie można, tego, nie można tego odtajnić i nie można tego zniszczyć. Pytanie było gdzie? Gdzie są te raporty z wizyty studyjnej? Okazuje się, że nie ma. I teraz proszę bardzo, idziemy do kancelarii Prezydenta. Raport został wysłany do kancelarii Prezydenta i tam była jedna osoba z kancelarii Prezydenta razem z Kazaną. I pytanie jest, gdzie jest ten raport? Nie ma i nie tego. Nie, był, bo nie jest rozliczenie. Bo jeżeli czegoś się szuka, to się szuka rozliczenia. Również. Jest rozliczenie zgodne z raportem, zarówno w MSZ, jak i w tym, jak i w Kancelarii Prezydenta. Gdzie to jest? Nie ma tego, proszę Państwa. Ale ktoś ten raport składał, w związku z czym Kancelaria Prezydenta wiedziała, jakie są warunki w Smoleńsku, odkazane i od swojego człowieka. Ten ich człowiek zginął w, zginął w Smoleńsku, proszę Państwa. To było kolejne pytanie, na które tutaj ktoś sprawdzał. Rzecz sprawa była wyjaśniona, jeżeli chodzi o pułkownika Kazane. Tak, on był, bo to wyszło, oficerem na przykryciu. Był cały czas, był oficerem zewnętrznym, nie karzem, bo to się zmieniło trochę, tylko zewnętrznym. I teraz tak, to co sprawdzono w wywiadzie. To sprawdzono, proszę Państwa, głównie to, co jest w kadrach, teczkę, teczkę oficera. Natomiast każdy oficer zewnętrzny, ja też byłem zewnętrznym i będąc również na placówce, też byłem, ma jeszcze dodatkową teczkę, która jest w posiadaniu danego oficera operacyjnego w danym pionie, który go obsługuje. W tym momencie ja wiem, który to był pion, nie wymienię, bo to jest akurat tajne I tam jest teczka pracy i teczka personalna. Osoba, która miała te teczki najprawdopodobniej, do której musiał dojść ten raport studyjny, zwolniła się błyskawicznie, nie dano jej się zwolnić, wysłano ją na placówkę. Na tej placówce był jeden z dziennikarzy i ta osoba się przyznała, że miała dokładnie ten raport. To jest dziwne, ponieważ w ciągu dwóch tygodni jednocześnie zwolnił się jeden naczelnik w tym czasie. Dlaczego powtarzam wywiad? Bo yy, znając życie, to zarówno oficerowie ambasady, w ambasadzie będący, pisali również raporty, w tym wypadku na temat tej wizyty, tak jak ja pisałem, raporty, depesze, kurierem bądź górą to szło, to znaczy górą, czyli szyframi, również do swoich instytucji, do wywiadu, trochę bardziej rozszerzone. Więc ciekawe, dlaczego nikt nie chciał porównać tych teczek, gdzie to wszystko jest. Proszę Państwa, musieli pisać, bo takie mają zadanie. Co więcej, kiedy przylatywał Kwaśniewski, ja dostawałem również polecenie z, bezpośrednio z Agencji Wywiadu polecenie, żeby w tej wizycie przygotować, uczestniczyć, bezpieczeństwo i tak dalej czyli dostawałem placet na działanie. To jest konieczne. Tak to działa w każdej biurokracji i to się dzieje wobec każdego oficera wywiadu. Gdy przeletywał do Polski prezydent Stanów Zjednoczonych, cała CIA i wszyscy nawiązywali z nami kontakt, byli po prostu, byli po prostu w stanie podwyższonej gotowości. Tak samo jest w przypadku przyletu prezydenta na, na tą to. Na, do jakiejś tej... Gdzie to jest? Tego nie ma. Jest jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, ja mówię tylko szczegóły. Na przykład, bo żebyście wiedzieli, bo jak się mówi o procedurach. Dyskutuje się wszystko. Dyskutuje się również, kto i jak rozsiędzi się w limuzynach, kto się wysyła, czyli układ limuzyn, to się wysyła również do i do protokołu, do MSZ-u i do Kancelarii Prezydenta. Część rzeczy załatwia bezpośrednio Kancelaria Prezydenta, bo tak była, część rzeczy załatwiało się przez Kancelarię Premiera, to... To działało łącznie z planem lotu, z rodzajem samolotu, z danymi samolotu, danymi pilotów, i tak dalej. To wszystko musi być. Wszystko się załatwia notami, pismami na, i do wszystko strona przyjmująca musi o tym wszystkim wiedzieć, ale jest jeszcze jedna rzecz. Podstawową rzeczą związaną z bezpieczeństwem, bo to już jest moja działka, jest ustalenie trasy przejazdu i szpitali po drodze. Oraz podanie krwi, grupy krwi zarówno prezydenta, jak i tych najważniejszych w tym również ochroniarzy. I o to prosi zawsze strona przejmująca. Na moje pytanie, proszę państwa, gdzie to jest? Słyszałem tylko, jak zaczęli szukać, Między m.in. pani Stankiewicz, nie ma tego. Nikt tego nie zrobił. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Pan mnie pyta, dlaczego nie wymieniam nazwisk. Nie, nie wymieniam. Ja raz te nazwiska wymieniłem i dlatego nie mogę wracać do Polski. Nie wymieniam. Ale jest jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, bardzo ciekawa. <laughs> Istnieje, proszę Państwa, pewna depesza ambasadora Chargé d'Affaires z Moskwy, który... Pyta się, gdzie jest jeden z głównych ministrów prezydenckich, który miał przyjechać, przylecieć do nich w środę rano i miał być na jakimś przyjęciu i spotkaniu i zniknął. Ten minister pojawił się potem w Smoleńsku. Gdzie był te kilka dni? To też jest do wyjaśnienia. Do wyjaśnienia jest również, kto wpuścił. Wydział 5, tak zwaną piątkę z Biura Śledczego ABW, chyba oni też się nazywali, Departament albo Biura Śledczego, czyli ten Wydział Realizacyjny, jedyny ściągnięty. Bo do ABW i do AW ludzie przyszli, AW zostali zamknięte, ale ABW było otwarte, nie było więc siedzieli i zastanawiali się, czy ich ktoś wykorzysta. Przyszli na samą wieś, funkcjonariusze przyszli i to wielu funkcjonariuszy przyszło, proszę Państwa. Natomiast ściągnięto jako jedyny, jeszcze przed ustaleniem tej katasy, że już wszyscy nie żyją, ściągnięto tylko i wyłącznie Wydział Piąty, z którego ośmiu pracowników, ośmiu pracowników zajmowało BBN i zajmowało gabinet Lecha Kaczyńskiego. Z tych ośmiu pracowników nikt już nie pracuje. Trzech chyba, czy czterech zniknę, zginęło w dziwnych okolicznościach, a trzech jest za daleko za granicą. Więc mam proste pytanie, proszę państwa. Kto ich wpuścił? I otóż tu jest problem. I jak się składa, że pani Ewa właśnie również, nie wiem czy to było, pokazała kłamstwo kogoś bardzo wysoko, dlatego że przed komisją z, pod przed komisją Millera i przed prokuratorą wojskową w 2010, czy 2011, pod koniec 2010 czy 2011 roku, ten człowiek zeznawał, że został wyciągnięty z łóżka, przyszedł i tutaj patrzył, zabezpieczał te wszystkie dokumenty. A już trzy czy cztery lata później w jednym z filmów mówił, że był w innym zupełnie mieście. Więc gdzie jest prawda? I to jest człowiek z PiSu, proszę Państwa. I to jest człowiek z Na dobrą sprawę. Nie można tu przerzucać się odpowiedzialnością. Oczywiście część kancelarii premiera robiła wszystko, żeby lot się nie odbył, ale bez udziału kancelarii prezydenta niemożliwe byłoby dopuszczenie do tego wszystkiego. Ja odniosłem wrażenie, proszę Państwa, że to było te, że, było, że to chyba było tak, że pan prezydent Lech Kaczyński wstał sobie rano, Wypił kawkę i powiedział, wiecie co, lecimy do Smoleńska. Zebrał jakichś znajomych, po drodze wpadli do kogoś, o kim słyszeli, że umie latać, wciągnęli go, wzięli sobie samolot i polecieli. Wróćmy teraz do samolotu, proszę państwa. W porządku, pan Macierewicz mógł udowodnić, że tam były materiały wybuchowe inne rzeczy. Ale kto je podłożył i kiedy? I dlaczego nie ma protokołu kontroli pirotechnicznej? Z każdej, samolot, który stoi prezydencki, stał na Hifro, był pilnowany przez naszych, przez miejscowych. W środku był oficer BOR, wtedy jeszcze był BOR, oficer BOR, i oni sprawdzali to pirotechniczne przed lotem. Był protokół, podpisywali wszystko i, i koniec. I ja to również wysyłałem do Polski. W Polsce było mniej więcej to samo, że zawsze był stały, by oni mieli, teoretycznie nie mieli stałego pirotechnika, pirotechnika, ale współpracowali. Mówił mi to, proszę Państwa, szef ochrony Pałacu Prezydenckiego za czasów Lecha Kaczyńskiego, który przedtem z nim poleciał i leciał jego zmiennik, który zginął w Smoleńsku, proszę Państwa. I wtedy i on też zauważył, że nie było tego pirotechnika. Nie wiadomo, kto był pirotechnik, gdzie jest papier? Dalej. Kto miał dostęp do samolotu w tą ostatnią noc? Dostęp do samolotu jest ściśle reglamentowany i jest lista osób, która może do samolotu dojść. Spisywane są również osoby z cateringiem i z tymi wszystkimi historiami, proszę państwa. No. Gdzie to jest? Nie ma, bo zaginęły, nie pani Marleno, nie to, że zaginęły, ich po prostu chyba nie zrobiono. Ale powiedziałem, jeżeli tego nie ma, to jest przestępstwo. Mnie naprawdę nie interesuje, czy to jest intencjonalne, czy to jest złośliwe, kto jest winien, czy jest winien, ale jeżeli mówimy o winnych tej tragedii, to winni są wszyscy, autentycznie wszyscy, ze wszystkich stron. Należało się założyć, również zobaczyć, co było przed, i przyjrzeć się dokładnie działalności, również tej, która nie była publiczna, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a więc różnym rozmowom, uwarunkowaniom międzynarodowym, zgrupowaniem po raz pierwszy i ostatni kilku mniejszych państw, które dały jednocześnie opór Rosji, że Rosja musiała się z pewnych rzeczy wycofać i, kto, i, tak, i dlaczego to wszystko przeszkadzało. Prawda? To jest jedna sprawa. I tu wcale nie chodzi o stosunki rosyjsko-niemieckie, tu wcale nie chodzi o to, tu chodzi o zupełnie co innego. Tu bardziej chodzi o pokazanie Rosji, że nie są, że NATO jest mocniejsze. No nie tylko, nie chcę na ten temat mówić również, tym bardziej, że same niektórych projektach załatwionych przez Lecha Kaczyńskiego, ja, znaczy załatwionych, ustalonych przez Lecha Kaczyńskiego, jako ja, kazano mnie uczestniczyć, więc uczestniczyłem, bo byłem w wywiadzie, proszę Państwa. I także inaczej zupełnie tą prezydenturę oceniam. Oceniam jej błędy i duże i pewne śmieszności z powodu zupełnie innych, o których ja nie będę mówił, ale również oceniam ją na przestrzeni międzynarodowej dość pozytywnie. Bo ona została pozytywnie oceniona również wbrew pozorom na Zachodzie. I teraz następnie, kto uruchomił, jak i szybko? został uruchomiony cały ten element, jak oni to mówią, przemysł pogardii o zmieszanie. Otóż, proszę państwa, nie tylko. Nie tylko jest tak, że to jedna strona, bo zawsze jest druga strona. Ale to, proszę państwa, również ta strona, z której podobno pochodził Lech Kaczyński, również jest za to odpowiedzialna. Może na początku tego nie było widać, ale kwestia stworzenia, tak jak pisze pani Jewa Stankiewicz, że można tylko czcić i składać kwiaty, jest również wygodne dla tamtej strony. Proszę mi wierzyć, prawda o tym wszystkim, prawda o Smoleńsku, ta biurokratyczna, urzędnicza prawda rozpieprzyłaby dokładnie tą karuzelę i oni o tym wiedzą. I oni o tym dobrze wiedzą. Następną rzecz, proszę państwa. Yy, następna rzecz, proszę państwa. Jest. Yy, Również jeszcze jest też dość ciekawa, ale bardzo okrutna. Dobrze, ponieważ wiem, że rodziny smoleńskie są już chyba troszkę uodpornione na te wszystkie działania Macierewicza i w kółko te w kółko idiotyczne, niepotrzebne nikomu, nikomu ekskumacje, to powiem jedno. Proszę Państwa, jeżeli ktoś umiera za granicą. Ja to sam w Londynie również robiłem w paru przypadkach. Musi być konsul. Ciało musi zostać zwol sprawdzone, zwolnione i musi być specjalne pisma konsularne i pieczęć konsularna na trumnach. Ja tylko zadałem jedno pytanie, również i pani Ewie i innym, czy gdzie są te wszystkie paszporty konsularne dotyczące trumień, te wszystkie rzeczy. Okazuje się, że nie było. Nie ma. To Rosjanie nam zapakowywali wszystko. Ja wiem, że to była katastrofa, ale konsul przy tym powinien być. I wiem, że ciała były w strasznym stanie i nie da się wszystkich zidentyfikować, ale powinno być przynajmniej, że pochodzi to z y, miejsca katastrofy. Powinny być zwolnienia konsularne. To okazuje się, że tego nie ma. Tego nie było, proszę państwa. To jest y, złamanie w ogóle wszelkich procedur międzynarodowych. Nie wiem, kto i dlaczego. I nie interesuje mnie, ale ktoś podjął w Polsce decyzję, żeby przyjąć w ten sposób. I ktoś pozwolił na Rosjanom na zrobienie wszystkiego i przejęcie inicjatywy. Możecie mówić Tusk, ale nie. Bo gdyby w tym momencie, a w tym momencie świadkiem tych wszystkich rozmów był także, że również prominentni przedstawiciele kancelarii prezydenta powiedzieli wtedy nie, to by, niestety, to by, to by była niezła awantura. To nie jest tak do końca, że, ten, że tylko i wyłącznie Tusk jest temu wszystkiemu winien. Nie. Gdyby była kontra z kancelarii prezydenta i z obecnych wtedy prominentnych ministrów, wówczas, proszę Państwa, byłoby absolutne, byłoby absolutne, byłoby trudniej Rosjanom i prawdopodobnie musieliby się zgodzić. Wystarczyło, żeby któryś zawołał konsula. Ale nikt tego nie zrobił. Pytanie dlaczego? Czy nie wiedzieli? Nie, nie, bo pytanie jest jeszcze jedno. Może byśmy w takim razie ujawnili zapis przesłuchania atasze prasowego ambasady polskiej w Moskwie, który był obecny w Spoleńsku, tam na tych, gdzie miały być uroczystości. Przesłuchanie jednego z polskich dyplomatów, którzy opisali zachowanie jednego z ministrów. I może byśmy to ujawnili, po prostu. I wtedy ujawnilibyśmy również, kto tak naprawdę kazał Macierewiczowi jechać pociągiem i wracać bardzo szybko pociągiem. Może byśmy to ujawnili, bo to wszystko wyszło. To wszystko jest w materiałach prokuratury, które są ściśle tajne i która nic nie powie. Powiedziałem, to wali we wszystkie strony. Odbierzecie wrażenie, że ja walę w tej chwili w PiS? Nie, ja nie walę w PiS. Bo bez porozumienia PISPO też by się nie dało tego zrobić, proszę państwa. I na tym polegało również ubezwłasnowolnienie pana Jarosława Kaczyńskiego, który po tym wszystkim został otoczony odpowiednimi ludźmi. On to jest przykład również mózgów w naczyniu, dostającego bodźce z zewnątrz, sterowalne, a nie tak, jak naprawdę wygląda wygląda rzeczywistość i świat. Bardzo ciekawe było też i wiem, że dwoje dziennikarzy poszło tym tropem. Bardzo ciekawe były natychmiastowe zwolnienia i się z Kancelarii Prezydenta i wyjazdy. Później. Bo to też jest dla pracy śledczej, dla pracy operacyjnej ważne, co było później. Mniej więcej tydzień, dwa ludzie się sami zwolniły, dwie osoby, w tym dwóch dyrektorów i zniknęło zupełnie. Gdzieś. Także, proszę państwa, widzicie, tak to wszystko wygląda. To są pytania, które ja zadawałem i które zadaję, i które, i które zadaję, yy, i które cały czas zadaję, które od samego początku spowodowały, że jestem ogromnym wrogiem, proszę państwa. Ogromnym wrogiem. Tak to wygląda. Yy, I nic na to, proszę państwa, nie poradzimy. Ten, ten film się nie zaraz podpowiem Pani Odrojdel i ten film mi się nie ukaże, bo własnością ten film jest własnością telewizji jeżeli telewizja go puści, to go puści przerobiony, nieprzerobiony ja uprzedzam Panią Ostankiewicz i nie tylko Panią Stankiewicz, że się na tym wszystkim połamiecie sobie bo nigdy w życiu yy, nigdy w życiu nie bo po prostu wiecie Państwo, bez względu na poglądy polityczne, jakie się ma to trzeba po prostu wyjaśnić Ograniczono wszystko do dyskusji technicznych pomiędzy komisją Millera, komisją Macierewicza i w ten sposób zniszczono to wszystko. Bo tak na dobrą sprawę, proszę Państwa, to naprawdę jest nieważne dla bezpośrednia przyczyna spadku tego samolotu. Ponieważ bezpośrednia przyczyna jest wynikiem szeregu różnych działań i jest tylko ostatnią literą alfabetu. Mówiąc, ilustrując to inaczej, jeżeli gdzieś ktoś umieszcza bombę, to musi mieć dojście do samolotu, musi tą bombę przygotować, musi ją umieścić, musi ją zdetonować, musi w jakiś sposób to obsłużyć. A więc przyczyną bezpośrednią jest oczywiście wybuch bomby w samolocie, ale powodem jest to, co się działo wcześniej. Rozumiecie Państwo? Na tym to polega. Na tym to polega. To, że dwie podstawowe osoby, które powinny być przesłuchane i które powinny być pociągnięte do odpowiedzialności za organizację tej wizyty, co mają w tej chwili najwyższe w Polsce stanowiska, to już nie moja wina, proszę Państwa. Pani Audrey, dlaczego po katastrofie nie zwrócono się do sojuszników z NATO o pomoc w o tej tragedii? Audrey, yy, nie wiem. Nie zwróciła się na to nigdy pis, żadna inna strona. Rozpoczęto natomiast prywatne za państwowe pieniądze prywatne peregrynacje sprytnych ludzi, którzy wiedzieli czego chcą chce słyszeć Macierewicz, po prostu. Tylko i wyłącznie. Poza tym proszę zobaczyć, jeżeli my musimy zwracać się, żeby wyjaśnić tą sprawę zamiast załatwić, a co mieliśmy się zwrócić? po to, żeby NATO i inni grzebali, tak grzebią, ale grzebali oficjalnie. To wszystko, co ja mówię, to jest, polska, to jest polska karuzela polityczna. To wszystko, co ja mówię, to są materiały, proszę Państwa, które są tajne bardzo często i które są w naszych instytucjach, żeby oni wiedzieli, jakie mamy instytucje i jak to wygląda. Oczywiście, że ujawnienie tego wszystkiego Spowodowałaby nie tylko i wyłącznie rozpad karuzeli politycznej, ale także dokładny rozpad całej naszych instytucji. Powiem jeszcze jedno. Rozmawiałem osobiście z chargé d'affaires na Białorusi, bo był wówczas chargé d'affaires. Wiecie o kim mówicie, o kim mówię. I pan Witold powiedział mi wyraźnie, jak reakcja Łukaszenki, jaka była na to wszystko i reakcja i, i, i dlaczego nie zapytano, i dlaczego nie wykorzystano wtedy. To też jest pytanie ewentualnie pomocy Białorusinów, którzy nie tyle, że znali Ruskich, ale zauważyli pewne rzeczy, które również mogli w ten sposób działać. Po prostu. No. Rozumiecie? Pani Izabela, nie tylko kieruje się śledztwem w za uliczki, mówi, sprowadza się to do czegoś takiego, bo ja o co ja pytam? Tu nie ma bomb, proszę państwa. Ja nie pytam o bomby, ja nie pytam, ja pytam o dokumenty. Ja pytam o noty. Gdzie jest nota z grupą krwi? Jakie szpitale były zabezpieczone? Jak miała wyglądać limuzyna? Bo brak tych dokumentów, proszę państwa, powoduje, że ta wizyta nie była yy, przygotow yy, przygotowana po prostu. Pan mówi o konwencję chicagowską, a nie wojskową. To też jest bardzo dziwne, bo ten lot nie został zgłoszony. Jeżeli nie został zgłoszony, to gdzie jest nota, gdzie jest informacja na temat przelotu nad Białorusią? Na przykład. Musi być. To co on wleciał e, niezapowiedziany w strefę powietrzną, e, w, strefę, w rosyjską strefę powietrzną? No to, to jest pstura. To jest bzdura. Musiał zostać czymś zapowiedziany, ale nie został, proszę Państwa. I tu jest ten problem, o którym wszyscy, o którym wszyscy, proszę Państwa, o którym nikt nie mówi. Prawda? I nikt nie chce mówić. To są rzeczy, których ja mówię od samego początku. Od samego początku, proszę Państwa. Yy, yy. Zaraz, pani Karolo, pani mówi, wyprawa szybko, na szybko organizowana byli jak bez wyobraźni, na przykład wszystkiemu, by pokazać coś, postawić na swoim. Pani Karola, e, e, wyprawa z pendereckim pana prezydenta Kwaściskiego była szybko, była bardzo szybko zrobiona. Teraz powiem dwie rzeczy, bo po dwóch stronach była bardzo szybko zrobiona. E, to w ciągu dwóch dni powstało, chyba, czy trzech. I były noty. I potrafiliśmy to załatwić, i wszyscy zadziałali. I były noty. Pani Karollo, następna. W 2008 roku chyba, albo w 2009, nie pamiętam. Chyba tym samym samolotem prezydent Kaczyński razem z panem Wajdą leciał do Katynia. To było przy okazji filmu Katyn Wajdy. 2008 chyba. W ciągu dwóch dni była ta wyprawa zorganizowana. Dwa dni. Wszystko było załatwione. Są noty, teczki wizyty, jest wszystko. Wszystko, jak było trzeba. Rosjanie nawet zabezpieczyli lotnisko Sewiernie, bo na tym samym lotnisku rozstawiając i jest gdzieś w, w raportach NIKU y, niezapłacony rachunek za tak zwany mobilny, y, 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 jak to się tam nazywało. Y, mobilny czy ruchomy JLS, Fachowcy to wiedzą po prostu. A więc można było dwa dni. Proszę Państwa, mnie się, wyda, mnie się zdarzyło w ciągu dosłownie jednego dnia. 24 godziny yy, załatwiać bezpieczeństwo jednej z wizyt polskiego premiera do Wielkiej Brytanii, która wyszła nagle. Nagle również wyszła kiedyś wizyta Blera gdzieś tam i też żeśmy załatwiali to bardzo szybko, błyskawicznie. To było natychmiastówkami śło. Można, można. Więc dlatego jestem tym przypadkiem takim zdziwiony, powtarzam. I to wszystko, co ja mówię, to jest z punktu widzenia, nie ma tutaj takich teorii terrorystyczno-science fiction, różnych rzeczy. To się strasznie nie podoba, ale proszę mi wierzyć, to wskazuje winnych. Jak ja bym robił ławo oskarżenia, to na pewno ten biedny arabski, który jest najmniej w tym wszystkim winien. Nie byłby sam, ale byłoby wielu innych urzędników. Dalej, proszę państwa, pójdźmy na tym, co dalej. Kto kazał? Kto kazał, proszę państwa? Pytanie, co wiedzie nie. a politycy z prostej przyczyny pominęli, bo to państwo przyjęli, a nasi politycy mają szura. Nie nie, 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 to nie tylko dlatego, pani Agnieszko. Pominięto dlatego, że bano się, że dużo rzeczy może wiedzieć, między innymi cały czas jest... Kwestia jest również taka, że Białorusini sami otworzyli lotniska i granice. No, nieważne po prostu, nieważne. Decyzje, ciekawe decyzje, decyzje poniedziałkowe potem były, żeby się żadna służba w to nie wtrącała, bo to prowadzi prokuratura. Tej decyzji, której nikt nie oprotestował, i nie mówcie, proszę Państwa, że nie było, że nie było możliwości zadziałania. Z punktu widzenia kancele Kancelaria Prezydenta, jeszcze działająca wtedy, mogła to wszystko wymusić. Przynajmniej BBN, mieli tam jeszcze swoich ludzi, mogli to wymusić, nie chcieli. A już w 2015 roku to, to że tego nie zrobili, tylko zajęli się bzdurami, to no, pewnie sami siebie nie będą ścigać. To są, proszę Państwa, podstawowe pytania. To są pytania, tylko powtarzam jeszcze raz. Ja wychodzę z pozycji urzędnika i proszę mi nie mówić, że ja mówię o bombach, mówię o zamachach o innym. Ja nie mówię o tym. Ja pokazuję po prostu również bałagan. Niech to będzie bałagan. Nazywajcie to bałaganem. Ja mam swoje własne zdanie, czy to było intencjonalne, czy to było nieintencjonalne, czy to był zam, czy to było, jak to było, proszę państwa. Mam własne zdanie. Nie potrafię państwu. Nie chcę, tego, nie chcę tego w tej chwili przedstawiać, ale to, co mówię, świadczy o tym, że jesteśmy, że myśmy zrobili wszystko, aby ten samolot spadł, aby ci ludzie, aby ci ludzie zginęli. Prawda? No więc widzicie. Co więcej, zrobiliśmy również wszystko przez te 11 lat, że będziemy, proszę państwa, żeby, proszę państwa, ośmieszyć żeby, proszę państwa, ośmieszyć to wszystko, żebyśmy dochodzili do, doprowadziliśmy do sytuacji, w której, w której to my, proszę państwa, w której stawia się bałwany pod pomnikiem smoleńskim, beznadziejnym pomnikiem, bo ważniejszy był pomnik, ważniejszy był pomnik, proszę państwa, a nie, a nie to, a nie wyjaśnienie tej katastrofy, nie wyjaśnienie tej katastrofy co się stało. Panie, panie, reakcja, zresztą o dziwo, reakcja oficjeli PiSu, to, co się, na to, co się działo pod krzyżem, też była bardzo ciekawa, bo oni się od tego odcięli. Po prostu. Odcięli. No. Eee, Karola, atmosfera przed wylotem była zła. Tusk nie chciałby, Kaczyński leciał bojkotowy. Ale co mnie to obchodzi? A Co mnie to obchodzi? Ale doprowadzono do katastrofy, w której również ludzie z PO zginęli. Doprowadzono do katastrofy. Po prostu. Mnie to nie interesuje, czy, by, czy oni się lubili, czy nie lubili. Ważne jest, że zginął polski prezydent, urząd. Bo to jeżeli był to zamach, to był zamach na urząd, a nie na człowieka. I tak trzeba o tym myśleć. Ja jako urzędnik państwowy tak myślę o państwie. Czyli jak na urząd, to zamach na państwo. Więc to jest, yy, pani Karolo, czy to jest po prostu usprawiedliwienie, że atmosfera przed wylotem była zła? Trudno. Była zła. Także sami widzicie, 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 sami widzicie jak to wygląda, niestety. Co tu jeszcze? Czy pańskim zdaniem ciąg tajemniczych zgonów, samobójstw, czy zniknieć w jakiś sposób, z bez to jest przypadek? Nie, ma, bezpośrednio ma, bo wielu ludzi, wiecie państwo, na ogół ludzie mojego pokroju, ludzie związani ze służbami, zaczęli zadawać pytania o, i szukać papierów. No, niestety papierów nie można szukać. No, papierów, nie, papierów się okazuje nie można szukać. Efekt, to co się dzieje z panią Stankiewicz, to jest ewidentne, proszę państwa. To jest ewidentne, że to tego dotyczyło. Okej, okay, ja co pewien czas, póki jeszcze jestem, będę wracał do tego wspólneńskiego, ale nie sądzę, abyśmy kiedykolwiek chcieli to wyjaśnić. Powiedziałem, dopiero wtedy, jak upadnie ta karuzela. Cały szereg rzeczy, które się działy potem, po prostu. To nie tylko była narracja Po, że to wina pilotów coraz częściej, bo ja wczoraj czytałem po prostu coś, co powiedział pan Jacek Kurski w wywiadzie w 2012 roku, który również, również, proszę państwa, mówi o winie pilotów. Czy jest możliwe, że ktoś dysponuje dokumentami, kiedyś wyjdą, albo raczej wszystko zniszczone? Nie da się wszystkiego zniszczyć, bo w jednym przypadku znaleziono, nie znaleziono po prostu raportów i nie znaleziono pism, ale znaleziono rozliczenie odnoszące się do tego raportu. To oznacza, że raport był, bo żaden finansowy i żaden księgowy i żadna pani rozliczająca nie podpisze rozliczenia, jeśli nie ma odpowiedniego do podkładki. To jest normalne, proszę państwa. Tak to jest w tych instytucjach. No więc widzicie. Więc widzicie Państwo, jak to, jak to wygląda. Okej, okay, macie jeszcze dobrze, posłuchajmy kultu po co wolność. Ja e, jeszcze wrócę dosłownie na chwilkę. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to odpowiem i znajdę jeszcze jedną piosenkę Kazika. Ktoś tu chciał jakąś piosenkę właśnie jaką, to może znajdę, może ją mam, bo jeżeli nie mam, to czy ona, jeżeli ona się tak nazywa. A teraz posłuchamy Kazika. No, po co wolność. Czy miejsce Macie mieć może być umiejętnie sterowany i prowadzony bony wykorzystany? No, oczywiście, że tak. On ma taką osobowość, że bardzo łatwo go wprowadzić. To, no, oczywiście on tego się nie przyzna, a każdy którym się manipuluje, uważa, że on sam manipul manipuluje. Niestety, jaka to była piosenka? Zaraz, bo tutaj coś tutaj wydaje. Jestem jedyny, który wyraźnie oskarża i który mówi to na ten temat w taki sposób. I dlatego tak mnie nienawidzą, ponieważ oni wolą myśleć o bombach i o różnego rodzaju, proszę Państwa, bombach psychobarycznych, psychicznych, innych rzeczach. Po prostu. A ja mówię realnie, normalnie, jak zwykły, normalny biurokrata. Bo naprawdę, mimo wszystko, każdy oficer służb specjalnych jest biurokratą i zna biurokrację, bo bez tego nie da się. A również dlatego, że ta biurokracja kryje jemu tyłek. A każdy oficer wywiadu dobrze wie, że kryje, musi ukryć swój tyłek i swoje instytucji. No.